Jesteśmy na żywo. Z tej strony Janek Bernat, po drugiej stronie Sławek Muturi, witamy Was na Freedom Jana Kontestacji. Tak. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, bo będziemy kontynuować naszą podróż dookoła świata. Przypomnę zasady dla tych, którzy nie słuchali tego wcześniej. To jest tak, że po prostu to sam nie wiem dokładnie, o czym będzie ten program. Zaczniemy od jakiegoś kraju, który powiedzmy jak wybrałem dzisiaj tak losowo. I potem osoba, która zadzwoni i powie coś, co jest na południu tego kraju, na północ, na wschód czy na zachód, to będę zachęcał, żebyśmy po prostu potem pojechali właśnie w jedną czy w drugą stronę, tak żeby pod koniec audycji znaleźć się mniej więcej w punkcie startu. Także to jest jak najbardziej audycja interaktywna, więc liczę tutaj na Waszą współpracę, no bo inaczej to pewnie się skończy audycja po 10 minutach już na tym pierwszym kraju, który sobie na dzisiaj wybrałem. Także zachęcam Was do dzwonienia. 222-195-321 albo przez kontestację, przez Skype'a login kontestacja.com. Zgadza się, Janku? Zgadza się, wszystko jest możliwe, linie otwarte, możecie dzwonić, więc zapraszamy do wysłuchania. Tak, dzięki Janku za wsparcie mnie i mam nadzieję, że tutaj będzie się dużo działo w tym programie, będzie ciekawie i pojedziemy gdzieś w nieznane. Więc tak jak powiedziałem, sam nie wiem, dokąd dojedziemy w ciągu tej godziny naszego spotkania, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od Syrii. Może nie wiem, może część z Was tam była. Jest to kraj, który no, nie jest tak bardzo, bardzo turystyczny. Nie wyjeżdża tam chyba tak dużo Polaków jak do innych krajów, nawet w regionie. Myślę, że dużo popularniejsza jest Jordania, Izrael, czy nie mówiąc już o Egipcie, tak, z którym powiedzmy też tam w tym regionie, czy Syria, czy Turcja, z którą Syria przecież też graniczy. Więc Syria jest takim trochę mniej znanym krajem, myślę, wśród nas, Polaków. Sam byłem tam, z tego co pamiętam, to chyba ze 3, 4, no może 5 razy. Kiedyś tak zrobiłem taką wycieczkę, poleciałem z Warszawy do Bejrutu. Nie wiem, czy nadal lata tam lot, chyba nie. I stamtąd pojechałem do Syrii, później do Jordanii, taką właściwie przez 3 kraje podróż krótką, ale intensywną. Potem ze 2 razy byłem w trakcie, kiedy realizowaliśmy projekt, jeszcze jak pracowałem w Andersenie i realizowaliśmy z zespołem moim przyjaciół, kolegów z pracy, koleżanek, realizowaliśmy duży projekt dla rządu w Jordanii i ten projekt trwał powiedzmy chyba w pierwszej fazie jakieś 1,5 roku i potem jeszcze była dogrywka, kontynuacja projektu, więc miałem okazję często tam po prostu latać w ten region, do tego regionu i byłem tam kilka razy, to było powiedzmy no tak w latach 2004-2005-2006 mniej więcej, a ostatni raz byłem w Syrii ze 3 lata temu, to był rok 2009. I dlaczego wybrałem Syrię? Dlatego, że bardzo mnie niepokoi to, co tam się dzieje. To znaczy właściwie to jest taki konflikt, wojna domowa, która tam trwa. W odróżnieniu od tych innych krajów arabskiej wiosny ludów, wszystko jakby się zaczęło w Egipcie, potem Tunezja, Libia, też tam powiedzmy kraje Zatoki Perskiej. I teraz jakby te powiedzmy najsilniejsze właściwie walki wciąż nierozstrzygnięte tak naprawdę w Syrii. Ginie tam po prostu naprawdę setki czy nie wiem, tysiące, to na pewno tysiące ludzi. I jest mi naprawdę przykro, zwłaszcza, że powiedzmy tam całkiem niedawno byłem i to jest kraj, który naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. A dlaczego? No to Wam powiem. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was był w Syrii, to też gorąco zachęcam, żebyście się dołączyli. Ja nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś specjalnego znawcę Syrii, tak, który tam spędził, powiedzmy, no był kilka razy, spędził może łącznie, powiedzmy, może ze 2 tygodnie się tego uzbiera.
Więc no, daleko mi od bycia ekspertem, więc tutaj liczę też na inne osoby, które może tam były, żeby uzupełniały to, co mówię ewentualnie o Syrii. A w międzyczasie zastanawiajcie się, dokąd z Syrii pojedziemy, tak? W jakim kierunku. Ale po kolei. Więc tak, no właściwie po kolei, no to co, no w Syrii jak się jedzie, to pewnie drogą lądową, to tam są różne przejścia graniczne, no ale powiedzmy samolotem ląduje się w Damaszku. I w ogóle już sam Damaszek, po pierwsze to jest takie miasto, które tam, nie wiem, liczy ze 1300-1400 lat. Podobno to jest jedno z najstarszych jakby zamieszkałych miast, tak bez przerwy, tak, że po prostu powstało i cały czas tam ludzie mieszkają, cały czas się rozwija. Więc Damaszek pewnie jest bardzo ciekawy historycznie, ale mi się w ogóle niesamowicie podoba tam nazwa. To znaczy, już w samej nazwie jest bardzo dużo takiego czaru, tajemnicy, jakiegoś uroku. Dama i szejk, tak, Dama i szejk. Damaszek. Pamiętam, że kiedyś, ja nie wiem, czy już to mówiłem na antenie kontestacji, ale ja mam taki zwyczaj przysyłania swojej rodzinie, przyjaciołom, samemu sobie pocztówek z miejsc, do których jadę. I właśnie w Damaszku po prostu ta sama nazwa stolicy mnie urzekła, tak? I pamiętam, że na tej jednej pocztówce napisałem Damaszek chyba w 12 czy 13 różnych, powiedzmy, wersjach. Damaszek, czy powiedzmy, no nie wiem, jakoś mi się to podoba. W każdym razie tak, no w Damaszku to tak trochę jak w Polsce, to znaczy też powiedzmy na przestrzeniach wieków przelewały się wojska to tureckie, to otomańskie, to arabskie, to jeszcze jakieś inne, potem Francuzi i Brytyjczycy, ale chyba nie na tyle było wszystko poniszczone, bo jest jeszcze bardzo dużo naprawdę bardzo starych takich budowli, całe stare miasto w Damaszku, ogromny, taki bardzo duży, imponujący suk, czyli rynek, który naprawdę naciągnie się po prostu tak bardzo taką. Jest jedna taka główna arteria, powiedzmy, która prowadzi z jednego z głównych placów Nowego Miasta, jakby powiedzmy na Stare Miasto. I powiedzmy, jest bardzo taki elegancki, szeroka taka aleja. Z dachem, który jest półkolisty nad głową. Wszystko to bardzo elegancko wygląda, ale zdaje się, że mamy już pierwszego Słuchacza, słuchacza, dokładnie. tak? Mamy pierwszego Dobry. słuchacza. Mariusz, słuchamy cię. Ja chciałem Sławku tak pytanie, może trochę bardziej ogólne zadać, ale w swoich podróżach jakie największe szychy spotkałeś? Czy poznałeś, wiesz, tak Tak, konkretniej? tak. No chyba no, ciekawe pytanie. Powiem tak, że taką osobą, która pewnie no, najwyższa rangą, jaką poznałem, aczkolwiek może mało taka, powiedzmy, znana w Polsce, to kilka lat temu byłem w Liberii, w stolicy Liberii, Monrovii, właściwie na zakończenie drugiej tury wyborów prezydenckich. I tam te wybory były dosyć, powiedzmy, no, wzbudziły duże zainteresowanie mediów w Europie, w Polsce też trochę. I to pewnie z dwóch powodów. Po pierwsze, Liberia przez wiele lat była ogarnięta jakby wojną domową. I w końcu to jakby udało się zakończyć takimi demokratycznymi, wolnymi wyborami. To był jeden powód. A drugi powód to taki, że kontrkandydatem, powiedzmy, pani prezydent, która w końcu wygrała, był George Weah, taki znany piłkarz, chyba, jeżeli pamiętam, to AC Milanu, i powiedzmy zdobywca, laureat tam tych nagród dla najlepszego piłkarza Europy i tak dalej. I on po zakończeniu kariery, zresztą w trakcie kariery też pomagał, powiedzmy, Liberii, tam młodym chłopcom, budował szkoły, boiska i tak dalej, przyjeżdżał ich trenować. I na zakończenie kariery piłkarskiej postanowił zostać się politykiem, prezydentem. No i ja właśnie tam trafiłem, jak rozstrzygała się druga tura wyborów prezydenckich,
A w ogóle Liberia jest taka, no dosyć, no wtedy była nie, dosyć niebezpiecznym krajem. Tam dużo ludzi posiadało broń, więc no tak powiedzmy dosyć niebezpiecznie. I słuchajcie, ja trafiłem właśnie w sam środek tego. Chodziłem z takim powiedzmy przewodnikiem po mieście i poszedłem na jakieś podwórko, na którym było zebrane bardzo dużo ludzi. Pytałem tego przewodnika, co to się tam dzieje, czy to ślub, czy pogrzeb. Okazało się, że to jest po prostu sztab wyborczy pani Helen Sirleaf Johnson. I oni się bardzo cieszyli, bo właśnie ogłoszono, że wygrała te wybory, tak? Więc po prostu radość była ogromna. Tam śpiewali, tańczyli, grali na bębnach. Ja tam wszedłem, robiłem zdjęcia. Jak widzieli, że robię zdjęcia, to jeszcze bardziej, powiedzmy, się wygłupiali, jeszcze bardziej tak teatralnie. W którymś momencie wszedłem po prostu na przyczepę jakiejś ciężarówki, żeby tak z góry robić ludziom zdjęcia. I wyszedł ktoś z tego sztabu wyborczego, jakaś pani, i zapytała mnie, skąd jestem. I no, mówię, że z Kenii. A on mówi, tak, o kurczę, reporter z Kenii, super, słuchaj, jak chcesz. I zapytała, ty w ogóle z kim tutaj jesteś? No wskazałem tego mojego przewodnika. Ona go spytała, czy on wie, gdzie mieszka ta Helen Sirleaf Johnson. No oczywiście powiedział, tak, wszyscy tutaj w Monrovii wiemy, gdzie ona mieszka. I ona powiedziała, żebyśmy poszli do domu tej pani prezydent elect i po prostu ta pani prezydent udzieli mi wywiadu. Więc no, ja tak ewidentnie wzięła mnie za dziennikarza, za jakiegoś fotoreportera. Nie zastanawiając się długo, po prostu tak powiedziałem temu, dobra, idziemy. Poszliśmy tam, ten dom jej oczywiście już był otoczony, ochrona i tak dalej. Powiedzieliśmy ochroniarzom, po co przyszliśmy. No i jak wrócili, to powiedzieli nam, żebyśmy wrócili za tam półtorej godziny czy dwie, bo będzie konferencja prasowa. Więc wyobraźcie sobie, że no tam poszliśmy, gdzieś jeszcze pochodziliśmy. Okazało się, że sztab wyborczy z kolei przegranego kandydata, George'a Weah, mieścił się całkiem blisko w ogóle domu tej prezydent-elect. To mi powiedział oczywiście ten przewodnik. Więc poszliśmy i do tego sztabu. Oczywiście tam nastroje były bardziej minorowe, to znaczy no, po tych przegranych wyborach zastanawiali się, czy mają jakoś powiedzmy poddawać, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale poddawać wątpliwość, zaskarżać jakby wyniki tych wyborów. Więc tam no, atmosfera była taka dosyć gorąca, ale też nie czułem żadnych przejawów, powiedzmy jakiejś agresji czy czegokolwiek, złych intencji wobec mnie, też tam cykałem trochę zdjęć. Z George'em Weah nie rozmawiałem, ale powiedzmy no, był blisko, gdzieś tam się obok mnie przechodził. Natomiast, czyli raczej ja stałem obok miejsca, gdzie on przechodził, tak? Natomiast jak wróciłem na tę konferencję prasową, to było śmiesznie, bo po prostu w jej salonie, taki duży salon, całkiem spory dom, ona wcześniej pracowała, była jakąś tam wysoką szyszką, powiedzmy chyba, jeśli dobrze pamiętam, w Banku Światowym, no więc powodziło jej się ogólnie nieźle, więc ten dom był dosyć duży, salon też, odpowiednich rozmiarów i ona tam siedziała w fotelu, a naprzeciwko niej rozkładały się powiedzmy ekipy telewizyjne, tam z BBC, CNN i jeszcze tam jakichś znanych stacji. No i ja po prostu podszedłem do niej przed tym wszystkim, pogratulowałem jej sukcesu, zapytałem o jakby jakie są największe wyzwania, które ona widzi przed krajem i tak dalej. Także, no, więc odpowiadając na twoje pytanie, Mariusz, może taka długa odpowiedź, ale no to chyba było takie najbardziej dla mnie powiedzmy no, zaskakujące, bo w ogóle niezaplanowane i powiedzmy no, jeszcze nigdy nie rozmawiałem z prezydentem, tak, u niego w domu jeszcze na dodatek, czy u niej w domu, więc to było dosyć duża rzecz. A tak, no to powiedzmy raz zdarzyło mi się spotkać i robić sobie fotki tam z Martiną Navratilową, to było przy okazji jakiegoś turnieju tenisowego dla kobiet w Doha w Katarze. I też tam właściwie długo rozmawialiśmy. Potem, no co, kiedyś leciałem samolotem z Diane Warwick. Nie wiem, czy znacie taką piosenkarkę, powiedzmy, w Polsce nie jest taka bardzo znana, taka diva, powiedzmy, takiego soul. I ona jest, może bardziej będzie znana jako ciocia Whitney Houston, która niedawno zmarła. Więc to już taka no, starsza ode mnie nawet starsza pani. I kiedyś po prostu tak lecieliśmy samolotem z Frankfurtu, nie pamiętam, gdzieś do Nowego Jorku. No i tak, no, powiedzmy, nie wiem, czy to jest to, co jakby oczekiwałeś, Mariusz.
czy to jak, o jakieś inne ci osoby chodziło, ale powiedzmy, no to takie najbardziej, powiedzmy, pamiętne przykłady, tak, w sumie dosyć przygodnych spotkań, bo niezaplanowanych. A jeszcze, bo mówiłem już o tym projekcie w Jordanii, może to też będzie taki naturalny powrót do Syrii, skąd zaczęliśmy, bo realizując ten projekt w Jordanii, miałem okazję, to znaczy powiedzmy ten projekt polegał na wdrażaniu systemu e-rządu, czyli elektronicznego rządu, czyli powiedzmy internetowego dostępu do usług świadczonych przez różne urzędy, powiedzmy państwowe. I w ramach tego projektu na samym początku mieliśmy w ogóle za zadanie określić jakby priorytety, na czym te inicjatywy mają polegać, na czym się skupiać i tak dalej. I rozmawialiśmy z bardzo wieloma ministrami, powiedzmy parlamentarzystami i członkami rodziny królewskiej, więc no miałem okazję spotykać się tam, powiedzmy, z jakąś siostrą króla Abdullahi, jakimś wujkiem. Oczywiście to wszyscy bardzo no, znamienici, powiedzmy tak, no. Jak to nazwać? No, rodzina królewska, tak? Więc to protokół i coś tam, no to jakby tam byliśmy trochę instruowani, co i jak, żeby tutaj nie popełnić jakieś gafy. A tak, to co jeszcze kiedyś tam powiedzmy na spotkaniu alumnów, czyli dawnych studentów London Business School, to chyba też ze 3 lata temu, mieliśmy właśnie taki zjazd absolwentów i ten zjazd, powiedzmy, uświetnili różnego rodzaju, powiedzmy, prezesi dużych brytyjskich firm, międzynarodowych firm, którzy tam, powiedzmy, mówili o tych dylematach, o kryzysie, jakby jak ten kryzys wpływa na ich biznes, bo to było właśnie jakieś 3 lata temu. I na koniec był cocktail party i tam też przyszła księżna Margaret, czyli Małgorzata chyba, tak? Czyli nie wiem, czy to jest siostra królowej Elżbiety. Więc to chyba tyle. A, jeszcze zaraz, kurczę, widzisz, jak tak zapytałeś mnie i teraz mi się tak przypomina wszystko, ale chyba rzeczywiście, no powiedzmy, najważniejszą osobą, którą miałem okazję poznać, jakby dotknąć ręki, pocałować nawet w rękę i porozmawiać tak dobrych, powiedzmy 10-15 minut, to był papież Jan Paweł II. On w 79 roku przyjechał do Kenii. To była chyba jego wtedy pierwsza podróż do Kenii, jedna w ogóle z pierwszych na świecie. I nie, to był, przepraszam, 80 rok. 80, on w 79 przyjechał do Polski, a w 80 pojechał do Kenii i tam spotkał się z Polonią. A wtedy Polonia, no chyba taki miał zwyczaj, że w każdym kraju tam było jakieś spotkanie z Polonią. A ponieważ Polonia kenijska była, no, powiedzmy, bardzo nieliczna, zresztą część tej Polonii, tych osób pracujących w ambasadzie, to był rok 80, więc jakoś tak czuli, że im nie wypada się spotykać z papieżem w nuncjaturze papieskiej, czyli powiedzmy w domu, w rezydencji nuncjusza papieskiego, więc część osób w ogóle chyba nie przyszła nawet. Więc tym bardziej było nas mniej, a ponieważ spotkanie trwało powiedzmy jakieś, nie wiem, godzinę, półtorej, wtedy Jan Paweł II był młody, no, silny, powiedzmy tak energiczny bardzo, jowalny, to znaczy cały czas żartował, podśmiewywał się. Ja miałem wtedy 14, 15 lat i pamiętam, jak mnie tam powiedzmy szczypał w ucho i tam tarmosił włosy i pytał, jak mi idzie tam z poszczególnych przedmiotów i nawet tak mnie odpytywał, powiedzmy tam z matematyki, nie wiem, tam już nie pamiętam z czego. No naprawdę, to było ogromne wrażenie, przeżycie, więc tak, widzisz, jak się trochę zastanowię, to jakoś miałem farta, że czasami udawało się właśnie spotykać się po tych znanych ludzi. Tak? To ja mogę jeszcze zapytać troszkę od drugiej strony, bo jak jest taka sławna osobistość, to wiadomo, że zawsze jest obstawa. I akurat z obstawą to oczywiście ludzie mają nieprzyjemne historie, jak przyjemne. To czy miałeś jakieś takie historie, niekoniecznie może tak z osobą, czasem może być, nie wiem, to czasem wiesz, to jest tylko przejazd, tak? Ale jakieś takie No ciekawsze albo, no jak mówię, tak. często to są nieprzyjemne historie z tymi ochroniarzami.
Tak. W sensie związane, wiesz, z jakąś osobą, tak? Ważną. Tak, rozumiem. Wiesz, jak mówisz o tych ochroniarzach, to pamiętam raz, to było w ogóle coś naprawdę niesamowitego, bo akurat wracaliśmy z rodziną i chyba jeszcze ze znajomymi z Kenii. Byliśmy tam na wakacjach, już mieszkaliśmy wtedy w Polsce i mieliśmy międzylądowanie, bo nie ma bezpośredniego, przynajmniej wtedy nie było bezpośrednich lotów z Warszawy do Kenii. Trzeba było lecieć przez którąś stolic w Europie na przykład. I akurat tego razu lecieliśmy przez Brukselę. I to nie pierwszy raz, to znaczy to bardzo często tam lataliśmy przez Brukselę. No i, ale tego razu było bardzo ciekawie, dlatego że już ten nasz samolot, on przylatywał jakoś tak wczesnym rankiem, powiedzmy do Brukseli, dolatywał, czyli leciało się z Kenii przez noc. I wczesnym ranem przylecieliśmy nad Brukselę. I zaczęliśmy po prostu krążyć nad lotniskiem. Zamiast lądować, to krążymy. No i to było tyle dziwne, że po prostu pogoda była bardzo ładna, no bo jak nie widać lotniska, nie widać co się dzieje, to znaczy no, może być tak, że powiedzmy poziom chmur jest bardzo nisko, zbyt nisko jest ten pułap, żeby samolot mógł bezpiecznie wylądować, czy są jakieś tam wyładowania atmosferyczne, czy inne. No ale tutaj to było tyle dziwne, że była po prostu super pogoda, tak? To znaczy nie pamiętam jaki to był miesiąc, to nieważne. W każdym razie krążyliśmy, w końcu ten pilot nam powiedział, że właściwie to tak krążymy, dlatego że z lotniska wylatuje George Bush. Aha, no i wiecie, jak jest taka super pogoda ładna i tak krążysz nad miastem, to właściwie widać czasami parę samolotów przed tobą, parę samolotów za tobą, bo one lecą po prostu w takim dużym kręgu, tak? Jak nie ma żadnych chmur, nic nie przeszkadza, to widać po prostu te samoloty, tak? Więc tych samolotów zbierało się coraz więcej, jakby te odległości między tymi samolotami były coraz mniejsze, no i tak krążyliśmy, tak? I ten pilot w ogóle też nam komunikował tam w trakcie tych manewrów, że no tak, właściwie to już tam kończy się benzyna. On poprosił, czy może jednak wyjątkowo zejść i wylądować, bo kończy się benzyna, ale nie jest pewien, bo może nam każe odlecieć, powiedzmy, kontrola lotów, odlecieć na inne lotnisko, tak? No, powiem, że byłem strasznie wkurzony na tę całą sytuację, tak? Znaczy, no jeden jakiś człowiek tam po prostu wylatuje i zamykają lotnisko międzynarodowe na parę godzin, to znaczy tylko po to, żeby jakiś jeden człowiek bezpiecznie mógł sobie wylecieć. I wiecie, dla mnie to, ja oczywiście nie jest to tak, że ja życzę komukolwiek śmierci, czy powiedzmy prezydentowi, czy komukolwiek innemu, tak? Ale no chodzi mi trochę o to, że jakby wydaje mi się, że cała ta histeria wokół chronienia właśnie tych osobistości, takich prezydentów i tak dalej, to po prostu to jest jakaś medialna sprawa, bo wiecie, to znaczy, no nie wiem, Obama jest zdaje się 40, nie wiem, którym tam, siódmym czy którymś prezydentem Stanów Zjednoczonych i myślę, że przynajmniej z tuzin, jeśli nie z dwa tuziny tych prezydentów w ogóle zostało jakoś zamordowanych w czasie kadencji, tak? Zastrzelonych, otrutych, nie wiem co tam, zadziganych w taki czy inny sposób. I jakoś nie przeszkodziło to Stanom Zjednoczonym w ciągu 200, tam, nie wiem, 20 czy 40 lat stać się największą potęgą gospodarczą, militarną, nie wiem, naukową na świecie. No więc no, myślę, że kraj, który ma tam 350 milionów ludzi, to nawet jakby zastrzelili prezydenta, oczywiście nie, tego nie życzę, tak? Nie nawołuję do żadnych tam, nie wiem czego, terroryzmu, żeby była sprawa jasna, ale chodzi mi tylko o to, że po prostu nawet jakby kogoś tak zastrzelili, to znaczy, no to wątpię, żeby same z siebie Stany Zjednoczone się załamały, tak? Ale pewnie właśnie te media by cały czas o tym trąbiły, to znaczy rynki zaraz by tam zareagowały jakimiś spadkami, nie wiem co tam jeszcze, po prostu, no to taki sztuczny kryzys by się wywołał, tak? Więc tak sobie właśnie myślałem, latając nad tą Brukselą. I w końcu jakoś nam pozwolono wylądować, bo już chyba benzyna nam się niebezpiecznie kończyła, więc w ogóle dobrze, żeśmy nie zginęli tam, tak? W imię bezpieczeństwa. Nie wiem, w jaki sposób my byliśmy zagrożeniem, powiedzmy, dla tego Air Force One. No, pojęcia nie mam. W każdym razie, jak już wylądowaliśmy, to było niesamowite, bo tak krążyliśmy chyba z dobre 1,5 godziny po prostu nad tym lotniskiem. I może trochę krócej. I jak wylądowaliśmy, to był niesamowity widok, bo wiecie, zatrzymali samolot gdzieś tam powiedzmy na pasie startowym, czy gdzieś tam powiedzmy, no nie dojechaliśmy do samego terminala, tak, do Rękawa, żeby wychodzić, tylko gdzieś tam ten samolot stał w polu. I nagle
zobaczyłem, powiedzmy, siedziałem przy oknie, więc zobaczyłem taką kolumnę, najpierw chyba z 60, może z 80 motocykli, policjantów na motocyklach, tak? Potem taką samą liczbę samochodów, dużych, mniejszych, takich, siakich, to znaczy one wszystkie kierowały się i na końcu znowu tam ileś motocykli i one wszystkie eskortowały go po prostu do tego samolotu Air Force One, który tam gdzieś stał. No nie wiem, no dla mnie to po prostu było naprawdę cyrk, no to znaczy to wszystko. Zresztą ten pilot też tak trochę, no powiedzmy, może nie w takimi słowami jak ja teraz tutaj wam, ale no powiedzmy też chyba trochę był zdegustowany. Wielu pasażerów oczywiście spóźniło się na swoje połączenia, my chyba też. Musieliśmy tam dodatkowo parę godzin poczekać na kolejny samolot, więc tak, no to takie miałem powiedzmy zdarzenie. A tak to powiedzmy nie, chyba nie przypominam sobie jakichś takich negatywnych. No teraz pracowałem w czasie Euro 2012 na Stadionie Narodowym jako steward. I tam powiedzmy na jednym z meczów to byłem na bramce, sprawdzałem bilety, miałem powiedzmy no dosyć prawie, że można powiedzieć bliski kontakt z działaczkami organizacji Femen, które tam protestowały przeciwko temu Euro. A pozostałe cztery mecze z pięciu, które były rozegrane w czasie Euro na Stadionie Narodowym w Warszawie, akurat miałem farta i pracowałem w sektorze VIP. No i tam też powiedzmy jak przychodził prezydent czy premier czy ministrowie, to byli borowcy, czyli Biuro Ochrony Rządu. W ogóle też było Biuro Ochrony Rządu polskie, ale i ukraińskie, jak był prezydent Ukrainy czy powiedzmy nie wiem jakieś takie austriacko-niemieckie, to chyba byli ochroniarze powiedzmy samego Michela Platini i powiedzmy tych działaczy z UEFA. Więc miałem dosyć bliski kontakt z nimi i wiecie co, naprawdę nie wiem, no, czy to akurat w ogóle byłem w takim super nastroju i wszystko widziałem w różowych barwach, ale naprawdę ci borowcy zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie, to znaczy full profesjonalizm, nas, stewardów, powiedzmy traktowali tak jak VIP-ów, dyskretnie czasami coś podpowiadali na ucho, to znaczy i wskazywali, że może tę osobę warto sprawdzić, czy tam powiedzmy na taką sytuację zareagować, więc naprawdę bardzo, bardzo pomagali, robili to bardzo dyskretnie i trafnie, to znaczy za każdym razem mieli rację, tak, że coś tutaj trzeba zobaczyć, także naprawdę miałem bardzo dobre powiedzmy relacje, zresztą w ogóle jak potem oni odchodzili, no my to prawie, że ostatni schodziliśmy z placu boju, tak? Więc jak już powiedzmy ostatni goście wychodzili, no to my wtedy mogliśmy wyjść. No ci VIP-owie, tacy najwyżsi, no to raczej nie zostawali tam do samego końca, tak? Tylko trochę tam zagadali i sobie poszli. Więc ci borowcy, jak tylko się powiedzmy zmył ostatni z tych VIP-ów, no to oni też już kończyli służbę. I wtedy podchodzili, żegnali się, dziękowali za współpracę, także naprawdę, no po prostu pełna kultura. Więc, no dobra Mariusz, ale chyba co, wrócimy może do tej Syrii, bo obawiam się, że już, wiesz, nie zdążymy, powiedzmy, zatoczyć jakiegoś kółka wokół kuli ziemskiej, więc dzięki w takim razie za zapytania. Cześć. Cześć, hej. I co, i wracamy jakby do... o czym ja mówiłem, Damaszek, tak, nazwa, te zabytki, tak, naprawdę bardzo, bardzo piękne miasto, zresztą nie tylko w Damaszku, bo później mówimy też o Cytadeli, w Aleppo, w ogóle tym starym mieście w Aleppo. Aleppo to jest chyba w ogóle największe miasto w Syrii, chyba tam jest więcej ludzi mieszka niż nawet w Damaszku i też bardzo stare miasto. Byłem też w tam jest taka cytadela bardzo duża, powiedzmy na wzgórzu, taki no, jeden z najstarszych zamków warownych, nie wiem czy w ogóle nie na świecie. I też duże wrażenie robiło takie pustynne miasto, Palmira, gdzie zostały no, całkiem dobrze zachowane ruiny, takie kolumnady, jakby powiedzmy chyba, które mają ze 2000 lat, z tego co dobrze pamiętam. Albo nawet trochę więcej. I tam w ogóle bardzo zasłużyli się w odkrywaniu różnego rodzaju właśnie zabytków polscy archeolodzy.
to profesorowie i studenci. W ogóle polskich studentów wtedy było sporo, bo jakoś różne wydziały arabistyki w Warszawie, w Poznaniu i na innych uniwersytetach miały podpisane umowy z uniwersytetami w Syrii. I tam po prostu było bardzo wielu właśnie polskich arabistów. Zresztą w ogóle chyba Syria jest takim miejscem, gdzie, no ja nie znam arabskiego, ale z tego co pamiętam, to jest takie miejsce, gdzie się mówi takim najczystszym językiem, może też Egipt. Więc tam to były jakieś polskie ślady, ale to, co w ogóle najbardziej mnie urzekło, to po prostu przemili ludzie. Bardzo, bardzo mili, sympatyczni, otwarci, gościnni. Nie wiem, jak się komuś chciało zrobić zdjęcie, w ogóle tak pozował, uśmiechał się. Też godni i dumni, ale właśnie bardzo tacy otwarci, tak? I pamiętam w szczególności jeden taki przypadek. To są takie momenty, kiedy naprawdę czuję się, że świat to po prostu na całym świecie czuję się jak u siebie. Chodziło o to, że gdzieś tam, bo jeździliśmy sporo autobusami, tam zmienialiśmy autobusy i w ogóle zresztą bardzo wygodnie się podróżuje po Syrii. I pamiętam, że gdzieś trafiliśmy do jakiegoś miejsca, powiedzmy, gdzie była taki zajazd właściwie dla autobusów, gdzie no, można było kupić coś do jedzenia, posiedzieć tam, coś do picia. I tam autobusy często robiły przerwę, ale z jakichś względów my się tam zatrzymaliśmy, I chcieliśmy stamtąd po prostu dotrzeć do miasteczka, już nawet nie pamiętam jakiego. I tam coś kupiliśmy do jedzenia, do picia, siedzieliśmy i tam właściwie było pustawo w tej restauracji, bo to są takie restauracyjki, gdzie jak przyjedzie autobus, to nagle wysypuje się 40 osób i jest ogromny gwar i powiedzmy szum i tak dalej, a potem autobus odjeżdża i znowu jest pusto, tak? I znowu przyjeżdża kolejny czy kolejne dwa i znowu jest gwarno. I tak powiedzmy tak się toczy tam ten rytm dnia. Więc my trafiliśmy na taką przerwę między autobusami i ten kelner, który nam podawał, coś tam próbowaliśmy rozmawiać, ale on ani w ząb, ani po francusku, ani po angielsku, ani po żadnym innym języku. Czasami można po rosyjsku się w ogóle było dogadać, ale to też nie pomagało w jego przypadku. No i tak ogólnie coś tam na migi, żeśmy sobie tam porozmawiali, tak? I w którymś momencie on wyszedł z tej restauracji, a tam były takie szklane drzwi, więc widziałem, co tam się dzieje na zewnątrz. On wyszedł, podszedł do jakiejś tam ciężarówki, która dostarczała chleb. No i wziął taką dużą, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać, paletę, tak można by określić, taką płaską, powiedzmy, no nie wiem, tacę, na której było bardzo dużo bochenków chleba. I różne tam bułki, takie powiedzmy jakby bagietki krótkie, coś takiego. I taki arabski chleb. I on jakby wziął to, tego było bardzo dużo, więc obie ręce miał zajęte i właściwie nie bardzo wiedział, jak otworzyć te drzwi. I jak tak podchodził, to już widziałem w jego oczach, że tak on jakby się zastanawia, czy nie zrobił jakiegoś błędu, więc nawet nie doszedł jeszcze do tych drzwi, a ja po prostu podskoczyłem, otworzyłem mu szeroko. On oczywiście bardzo się ucieszył. Ja wziąłem po prostu jedną z tych bagietek i tak mu powiedziałem, że to jest po prostu za to moje otworzenie drzwi. I on po prostu tak się uśmiał. No wiecie, no rozmawialiśmy na migi, tak? Ale zrozumiał dokładnie moje intencje, zrozumiał żart w tym i po prostu tak się śmiał. I później on tam się krztątał po tej restauracji. W którymś momencie tak podszedł, właściwie przechodził obok nas i nawet nie zwolnił kroku tak za bardzo, ale pokazał mi, że po prostu tam gdzieś go coś boli, łokieć czy bok. Ja mu tam powiedzmy jakoś tam współczułem, więc była taka bardzo silna nić porozumienia między nami, mimo że w ogóle totalnie nie mogliśmy się dogadać, tak, porozumieć, więc to są takie momenty, w których naprawdę czuję się po prostu jak ryba w wodzie, tak, że gdzieś tam, nawet w miasteczku, którego nazwy nie pamiętam, jest jakiś facet, który zrobił na mnie duże wrażenie i być może, że on też pamięta jakiegoś takiego kogoś, kto wygląda na Araba i po arabsku ni w ząb i jakieś tam śmieszne rzeczy robił, tak, w tej jego kawiarni. Więc, a w ogóle to znaczy śmiesznie jest, bo tam jak się jedzie na przykład autobusem z Damaszku do Palmiry, czy chyba do Palmiry,
to po drodze w ogóle mija się kilka takich, wiecie, bo to jest kraj ogólnie pustynny, tak? Jest duża powierzchnia pustyni, jest droga i właściwie obok tej drogi tam niewiele się dzieje. I od czasu do czasu jest taki, powiedzmy, no, jakby to powiedzieć, no, zajazd, kawiarnia, coś takiego, tam po prostu taka owiana wiatrem i smagana kurzem, pyłem jakiejś tam z pustyni. I wiele z nich nazywa się w ogóle Bagdad Cafe, tak? I po prostu to jakoś tak surrealistycznie wszystko wygląda. Rzeczywiście przypomina jakby, powiedzmy, taki western, dziki zachód w Stanach, a jednocześnie Bagdad Cafe, tak? No to kultowa nazwa, zresztą w filmie o tej nazwie. A z drugiej strony to kurczę, przecież to w sumie niedaleko od Bagdadu, tak? I nawet tam się mija jakieś tablice, powiedzmy, no, jak to się mówi, informacyjne, tak, na autostradzie, które pokazują, w jakim kierunku trzeba jechać do Bagdadu, ile to jest kilometrów i tak dalej. Więc to, te Bagdad Cafe, jakby to takie, że sprawiało wrażenie, że nie pasują do tego miejsca w ogóle, a z drugiej strony jak najbardziej pasują, tak, więc tak nie mogłem się zdecydować. A dziś, no cóż, właśnie, no mam naprawdę duży kłopot, to znaczy z tą Syrią, jakoś to budzi mój niepokój, smutek duży, że kraj się pogrążył w takiej totalnej, powiedzmy, wojnie domowej i nikt z zewnątrz nie przychodzi jakoś z pomocą, żeby to nastąpiło przesilenie i żeby zatamować ten upływ krwi. Rosjanie tutaj jakby, tak jak rozumiem, przynajmniej nie wiem, na ile jesteśmy tutaj, powiedzmy, nasze mózgi są prane, ale no, tak powiedzmy z doniesień polskich mediów czy europejskich mediów, no to wygląda na to, że to Rosjanie dają weto, żeby powiedzmy tam nie interweniowały zagranica i tak naprawdę po prostu dlatego, że chcą sprzedawać tam broń i przez to cały czas umiera, traci życie wiele ludzi. I są różnego rodzaju dramaty. A ja z kolei w ogóle w domu nawet, bo tam z Syrii ja w ogóle nie lubię przywozić pamiątek jako takich, ale pamiętam, że właśnie w Aleppo kupiłem chyba z kilkanaście kostek mydła, takiego z eukaliptusa, z oliwek, innych po prostu. To nie jest mydło, które jakoś super elegancko wygląda. W ogóle kupuje się takie podłużne, jakby, nie wiem jak to nazwać, kiedyś sprzedawano takie mydło do, nie wiem, prania chyba czegoś. Natomiast ma niesamowity zapach, tak? Jest takie naturalne, bez tych chemikaliów. Więc jeszcze używam tego mydła. Znaczy nie zawsze, bo już teraz tak oszczędzam, tak? Więc jakby no, jak zmieniam mydło, to czasami na takie europejskie w międzyczasie. Ale no właśnie, a z drugiej strony w telewizji widać, co tam się dzieje i to jest naprawdę bardzo przykro. Ale zdaje się, że mamy, o właśnie, Marcin. No, cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. To dokąd nas zabierzesz, Marcin? Ja zabiorę, no skoro mówiłeś o Bagdadzie, no to zabieram was do Iraku. Aha. No to... Także, a to znaczy, czekaj, bo zabawa polega na tym, że ja mam, no nie zrozumiałem tylko. Zabawa ma polegać na tym, że ja wybieram państwa graniczące i tych o nich opowiadasz, czy też ja opowiadam o tych, których ja byłem. Aha, no wiesz, w Nie, sumie. ale ja nie byłem żadnym, od razu mówię. Aha, okej. Okay. Znaczy Także wiesz, liczę na to. ciebie. No myślałem, że to chodzi o to, że ty opowiadasz, tak? Tak, to ja Znaczy opowiadam. kieruję cię w takim razie do Bagdadu, czyli do Iraku. Na wschód, Tak, tak. Znaczy dokładnie. wiesz, to nie muszą być kraje, które graniczą, ale ogólnie powiedzmy, no, Nie, no. wyznaczyłeś kierunek wschód, więc jest okej. Okay. Znaczy Tak. tak. Dzięki, Marcin. Mam do ciebie jeszcze pytanie, jeśli można. Tak, tak pewnie. Słuchaj, powiedz mi, Sławek, kiedy ta twoja książka, wasza książka Mieszkanicznik wychodzi? Gdzie ją można kupić? Dobre pytanie, dzięki, właśnie, widzisz. Ta książka już się ukazała, także miałem ją pierwszy raz w ręku 1 września, więc powiedzmy już, no, niedługo będzie tydzień. I teraz niestety nie jest jeszcze dostępna na stronie Mieszkanicznika, bo tam jeszcze coś tam negocjujemy, system płatności dla sklepiku na tej stronie. Więc póki nie funkcjonuje jeszcze sklepik na stronie Mieszkanicznika, to ona jest dostępna na sklepiku Mzuri. Czyli jak się wejdzie na www.mzuri.com.pl, to tam jest sklepik i można tam zamówić.
I z tego co wiem, to już jakby no, sporo tam się dzieje. Natomiast ta książka jest też, czy będzie jakoś na dniach dostępna we wszystkiego, no, w wielu powiedzmy księgarniach internetowych, tradycyjnych, bo udało nam się podpisać umowy z tymi najważniejszymi, wiodącymi dystrybutorami książek. Bo to jest tak, że właśnie one idą przez dystrybutorów, powiedzmy, trafiają nie bezpośrednio do księgarni, tylko właśnie przez dystrybutorów. Także no, mam nadzieję, że... To słabek, tak, ale to jest u was na Mzuri, czyli jest dostępna. No, tak to można jest... powiedzieć. I wiesz, o to mi chodziło. Ja nie zajmuję w takim razie eteru. Kierujemy się do Iraku i czekam na informację na temat Iraku. Także dobra. A ja zapraszam na kongres w sobotę 6 października w Łodzi. Wybierasz się? Nie, jesteśmy z żoną w Wiedniu. Aha. Też jeść. Tak, także niestety. No tak, tak. No, trudno tutaj konkurować. Słowa, także nie, niestety. No może na następny, no na wiesz. Kolejny. No w takim razie dziękuję. Cześć, trzymaj się. No, dzięki. Hej, cześć Marcin. No więc tutaj Marcin trochę zabił ćwieka, bo oczywiście o ile tak twierdzę, że byłem w każdym kraju na świecie i to jest prawda, to znaczy no, w Iraku też byłem, przy czym no, przez ostatnie lata Irak nie za bardzo był dostępny dla turystów, tak? To znaczy no, wiadomo, jedna wojna, druga wojna i więc właściwie byłem tylko w północnej części Iraku, w takim mieście, które nazywa się Erbil, i poleciałem tam prosto z Istambułu tureckimi liniami lotniczymi, także właściwie w Bagdadzie nie byłem. Natomiast no, Erbil mnie zaskoczyło, to znaczy kiedy ja tam byłem, próbuję sobie przypomnieć, to był chyba rok, myślę, że ze 4 lata temu, więc 2008, więc powiedzmy już ta druga wojna w Zatoce się zakończyła, już Saddam był obalony, rozstrzelany i co tam się z nim stało, natomiast cały czas było tam, powiedzmy, niespokojnie, tak? To znaczy, no, były doniesienia o wybuchach, o iluś tam ludziach, którzy zginęli, zwłaszcza celami ataków były wojska, te, powiedzmy, no, nie wiem jak to nazwać, okupacyjne, wyzwolicielskie, no, zależy pewnie od perspektywy politycznej. Natomiast też atakowano, powiedzmy, irańskich policjantów, czy szkoły, w których uczyli się żołnierze i tak dalej, służby porządkowe, więc tam cały czas się coś działo. Natomiast to w ogóle nie dotykało tej kurdyjskiej części Iraku i Erbil było bardzo spokojne. To znaczy, wprawdzie, podobnie jak w Damaszku, o którym przed chwilą mówiłem, też na ulicach było wiele patroli wojskowych, na skrzyżowaniach stały takie, powiedzmy, hamery z karabinami maszynowymi gdzieś tam na dachach. Więc czuło się taką silną obecność wojska, ale właściwie było bardzo, bardzo spokojnie. Ja tam nawet chodziłem, powiedzmy, mój hotel był tak trochę na uboczu, nie w samym centrum. I chodziłem wieczorami, tam gdzieś wracałem w nocy, po prostu jakby naprawdę nie miałem żadnego poczucia jakiegokolwiek zagrożenia. I co więcej, to znaczy ludzie też bardzo sympatyczni, no, było tam sporo cudzoziemców właśnie wojskowych, ale też różnych organizacji humanitarnych, więc tam powiedzmy no, cudzoziemcy nie wzbudzali jakiegoś takiego dużego zdziwienia, aczkolwiek no, ja trochę tak wyglądałem nietypowo, bo po prostu jakby z plecaczkiem chodziłem, nie w jakimś tam powiedzmy dużym samochodzie terenowym, tak, jakieś biała Toyota Land Cruiser czy coś z czerwonym krzyżem, czy tam czerwonym półksiężycem, tylko po prostu pieszo tam drałowałem po mieście. Często się gubiłem, bo powiedzmy no akurat to nie było miasto takie bardzo turystyczne, więc tam oznakowania i coś, tam nikt nie zwraca uwagi, nie, no, znaczy nawet nie myśleli o tym, mieli dużo ważniejsze problemy niż zabezpieczenie jakiegoś komfortu turystom, tak, których w ogóle było jak kot napłakał.
Więc czasami się tam gdzieś gubiłem i pytałem ludzi o drogę. I wiecie, w ogóle, potem ludzie pytali, a skąd ty jesteś, coś tam. No raz mówiłem, że z Polski, nie, raz, że z Kenii. No to bardzo sympatycznie, potem mówię z Polski, no bo Polska też właściwie tutaj brała udział w tej wojnie, no to ciekawe jak będą reagować, w ogóle bez zmiany. W końcu tak się odważyłem i zacząłem mówić, że jestem ze Stanów. Też chciałem wysondować jakby reakcję i ona była dokładnie taka sama, jak mówiłem, że jestem z Kenii, czy z Polski, czy ze Stanów. Ani bardziej przyjazna, ani bardziej wroga. Po prostu no tak ogólnie są bardzo otwarci na świat. Więc takie było, powiedzmy, to moje doświadczenie z Iraku, trochę pewnie nietypowe. Pamiętam, że miałem jakieś kłopoty w ogóle ze zdobyciem wizy, że po prostu pisałem do jakiegoś konsula, w końcu pojechałem jakoś bez wizy, jakoś powoływałem się na niego, nie byłem pewny, czy mnie wpuszczą, ale okazało się, że to w ogóle bez problemu, tak? To znaczy, tam można na granicy dostać wizę i to w ogóle. Więc oczywiście, znaczy, tam byłem dosyć krótko i nie wypuszczałem się poza miasto, bo powiedzmy z tego, co wiedziałem, co słyszałem, to za miastem no nie było jakoś specjalnie bezpiecznie. Więc no byłem tylko w samym mieście tam. I w tym mieście właśnie chyba w ciągu całej tej wojny, powiedzmy jak jeszcze Saddam żył i tam powiedzmy ta jego armia działała, no to oni powiedzmy tam Kurdów ucieśniali i powiedzmy no toczyły się jakieś bitwy o wyzwolenie tej części Iraku, tej, powiedzmy, autonomii kurdyjskiej. Natomiast już po zdobyciu tej autonomii i po upadku reżimu Husajna, to właściwie tam w ogóle nie dochodziło do rozlewu krwi. Powiedzmy, no, ci Kurdyjczycy bardzo dbali o pokój, o spokój, i w ogóle tam było sporo inwestycji, więc był taki boom budowlany, więc to zupełnie inaczej wyglądało, niż to sobie wyobrażałem. I ludzie rzeczywiście super sympatyczni. To, co mnie najbardziej chyba w ogóle zaskoczyło, pamiętam, to z tego wszystkiego, to to, że ponieważ ja ogólnie rzecz biorąc, no to wyglądam jak Arab, tak? Ci z was, którzy gdzieś tam mnie widzieli, czy widzieli moje zdjęcia. Więc ja powiedzmy wszędzie w tych krajach, powiedzmy właśnie, no Bliskiego Wschodu, no to wyglądam na swojaka, tak? I byłem zaskoczony, wprawdzie może trochę inaczej ubrany, no nie wiem, ale raczej jakiś taki swojak. I byłem zaskoczony parę razy, jak ludzie do mnie podchodzili i pytali mnie o kierunek, to znaczy po arabsku. No i ja wtedy odpowiadałem, że nie bardzo wiem, bo po prostu sam jestem tutaj gościem i odpowiadałem jakoś po angielsku czy francusku, czy jakoś tam powiedzmy się starałem skomunikować, ale to, co mnie zaskoczyło, bo to akurat często mi się przydarza, tak? Nie wiem, jakoś tak powiedzmy mam taką pewność siebie, czy powiedzmy nie wiem co, ale bardzo często mi się przydarza, że po prostu wysiadam z samolotu, jadę gdzieś i powiedzmy pierwsza osoba, którą spotykam, to po prostu pyta mnie o kierunek, tak? A ja w ogóle no, jestem tutaj w tym kraju, w tym mieście od tam powiedzmy 15 minut czy 10. Ale to, co mnie szczególnie zaskoczyło, to to, że zdarzało mi się, że po prostu o kierunek czy o coś tam pytały mnie kobiety, tak? Idą dwie dziewczyny, powiedzmy takie no zakryte od stóp do głów, i podchodzą i coś mnie pytają. To znaczy, to jakby odpowiadam im po angielsku, ale też tam czasami. To znaczy, więc to tak dało kłam moim wyobrażeniom o tym, że powiedzmy, no kobieta już tak ubrana, to w ogóle no, z daleka się trzymać, bo po prostu nie wiem co, tak? Więc to taki, powiedzmy, nie wiem, lekcja poglądowa dla mnie. Więc to, co było też dla mnie zaskoczeniem, to tam były banknoty, które wyglądały na dosyć nowe, nowo wydrukowane, ale jeszcze były powiedzmy z twarzą, z wizerunkiem Saddama Husseina. Więc tak nawet byłem zaskoczony, że oni po prostu obalili go i coś, a mimo wszystko dalej tam kontynuują, tak? To znaczy nie przekreślili go ze wszystkiego. Takie powiedzmy dosyć pragmatyczne podejście, tak? No, wydrukować nowe banknoty by kosztowało, no to już mamy wydrukowane, no to czemu ich dalej nie używać, tak? Także tak. No dobra, słuchajcie, bo już jest 10:00, to nie wiem, czy jeszcze gdzieś pojedziemy, czy już uznamy, że po prostu doszliśmy mniej więcej do tego miejsca, do tego punktu, gdzie wystartowaliśmy.
Nie wiem, czy tam, Janku, są jakieś pytania czy komentarze na czacie? No, jakoś nie było zbyt dużo komentarzy, pytań. Więc. Może ty masz jeszcze jakąś propozycję jakiegoś kraju na wschód? Może nie propozycję kraju, ale jeżeli chodzi o wyjazdy, to ja chciałem przypomnieć wszystkim, że będzie organizowany Contest Camp kolejny w tym roku. Więc. Kiedy? To jest ostatni weekend września. Przez 4 dni będzie Contest Camp. Od 27 do 30 września. To taki mocno urodzinowy Contest Camp, ponieważ kontestacja już ma 3 lata. I w tym momencie właśnie, kiedy będzie Contest Camp, będziemy tak jakby świętować to, że na razie udało nam się utrzymać właśnie te 3 lata i miejmy nadzieję jeszcze więcej. No super. I w takim razie również mam nadzieję, że ty, Sławku, też przyjedziesz na Contest Campa. A właśnie, no to jest kłopot. A gdzie w ogóle będzie ten Contest Camp? Okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowa, okej. Okay. No to będę całkiem niedaleko. To znaczy, dlatego że będziemy mieli, widzisz, no akurat ja z kolei jestem mocno zaangażowany w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik i teraz we wrześniu, powiedzmy, mam taką tournée koncertowe, tak można by powiedzieć, po Polsce. I akurat na 27 jest zaplanowane spotkanie w Radomiu, a 29 z kolei w Łodzi, 30 w Poznaniu. Także, no nie wiem, może między tym Radomiem a Łodzią jakoś tam bym mógł paść, zobaczyć, co tam się dzieje, bo słyszałem dużo dobrych słów na temat Contest Campu. No w ogóle przy okazji chciałem pogratulować oczywiście kontestacji, czyli kontestacja już zdaje się 3 lata, to już wychodzi z wieku niemowlęcego, prawda? Dokładnie. Więc, tak, tak, już taki, no to już czas po prostu do przedszkola, więc to duże, duże, duże wydarzenie. Oczywiście kontestacja rozwija się dużo szybciej niż człowiek pojedynczy, dzięki temu, że macie tyle wspaniałych ludzi. Więc zachęcam do tego, żebyście pojechali na Contest Camp, żebyście też wspierali kontestację finansowo, bo kontestacja, z tego co wiem, nadal utrzymuje się głównie czy wyłącznie z tego, co słuchacze, powiedzmy, zdecydują się zaoferować kontestacji. Zapraszam. No i co, kończąc, może też zaproszę na te spotkania, bo wiem, że jesteście w całej Polsce, czy nawet w całym świecie w tej chwili, więc zapraszam na spotkania mieszkaniczników. Będę na wszystkich z tych spotkaniach, które zaraz wymienię, więc będzie okazja do tego, żeby się spotkać na żywo. I to będzie we Wrocławiu 8 września, w Zielonej Górze 9, w Lublinie 11, potem 13 w czwartek w Sheffield, w środkowej części Anglii i potem 16 w Sopocie, 17 w Olsztynie, 20 w Białymstoku, 22 września w sobotę kongres otwarcia oddziału w Częstochowie i potem 25 września w Katowicach, 26 w środę w Krakowie i tak jak mówiłem chyba 27 w Radomiu, aczkolwiek tutaj może się jeszcze przesunąć to na początek października. I później 29 w Łodzi, 30 w Poznaniu. I 2 października we wtorek w Warszawie. No i to wszystko, jakby powiedzmy cały ten koncert. To są właśnie takie preludia do tego koncertu, a grande finale będzie 6 października w sobotę w Łodzi. Drugi ogólnopolski kongres mieszkaniczników, na którym oprócz informacji o tym, co się w ogóle dzieje, takich aktualności z życia stowarzyszenia, co nam się udało osiągnąć w ciągu tych ostatnich 6 miesięcy od powstania, bo my jesteśmy, powiedzmy, no, 6 razy młodsi od kontestacji, mamy pół roku, troszkę więcej, więc zdamy relację z tego, co udało się w ciągu tego pół roku osiągnąć, co planujemy, jakie priorytety planujemy na kolejne 6 miesięcy, ale to będzie, powiedzmy, jakaś tam godzina czy półtorej,
Natomiast gro czasu poświęcimy na warsztaty tematyczne. To będą warsztaty, które pozwolą pogłębić wiedzę dzięki powiedzmy prezentacjom naszych ekspertów, ale też mam nadzieję głosom uczestników. Będziemy dyskutować na różne tematy, powiedzmy, poczynając od strategii inwestycyjnych, jak ocenić, jak zanalizować opłacalność inwestycji, jak w ogóle budować swój portfel nieruchomości na wynajem, poprzez kwestie związane z kredytowaniem, z finansowaniem, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową, poprzez kwestie związane z szukaniem najemcy, selekcji najemcy, pozbywania się kłopotliwych najemców, podpisywaniem umowy najmu, co to jest umowa najmu okazjonalnego, aż po kwestie związane z podatkami. Więc tych tematów będzie sporo. Powiedz Sławku, dokładnie czym jest to stowarzyszenie Mieszkalnik? No właśnie, to znaczy Stowarzyszenie Mieszkanicznik to jest stowarzyszenie właścicieli nieruchomości na wynajem. Tych takich detalicznych, prywatnych, czyli osób fizycznych, które mają mieszkanie, dom czy jakiś nieduży lokal użytkowy do wynajęcia. I więc członkami stowarzyszenia mogą zostać oczywiście każda osoba, która zadeklaruje, że posiada taką nieruchomość na wynajem. Natomiast ci spośród Was, którzy jeszcze nie mają takich nieruchomości na wynajem, ale na przykład planują, bo widzą w tym powiedzmy sens jako zabezpieczenie emerytalne czy powiedzmy drogę do wolności finansowej, to też mogą przystąpić do stowarzyszenia i właściwie mieć dostęp do większości korzyści wynikających z członkostwa, czyli dostęp do wiedzy, dostęp do różnego rodzaju zniżek, które będziemy negocjować z partnerami biznesowymi i tak dalej. Natomiast ponieważ nie mają jeszcze mieszkania, to mogą przystąpić na zasadach sympatyków stowarzyszenia. Więc tak wygląda stowarzyszenie. Naszą misją jest cywilizowanie polskiego rynku najmu. Chodzi o to, żeby ten rynek najmu detalicznego był bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty, działał według bardziej profesjonalnych zasad niż do tej pory. I to w interesie nie tylko mieszkaniczników, czyli właścicieli, ale tak samo w interesie najemców. Więc to nie chodzi o budowanie jakichś murów, to raczej chodzi o to, żeby te mury rozbijać, bo dzisiaj, tak jak czytacie w mediach, jak widzicie, co się mówi, pisze, o czym się dyskutuje, to wielu najemców trochę tak krzywym okiem patrzy na właścicieli. Z kolei właściciele lamentują i narzekają na najemców, którzy nie płacą, dewastują, nie można się ich pozbyć, bo chroni ich ustawa. Więc jakby no jest dużo antagonizmu tutaj. Jesteśmy przekonani, że to jest zupełnie niepotrzebne, niewskazane, wynika z jakichś mitów, powiedzmy jakichś, no powiedzmy, wyleciało mi teraz słowo. Ale po prostu wiele z tych obaw po prostu nie ma podstaw jakby w faktach, tak? Więc mamy nadzieję, że uda nam się obalać te mity i te antagonizmy i doprowadzić do tego, żeby te relacje były po prostu no, takie zwykłe, biznesowe, no bo to jest tak naprawdę esencja relacji najemca-mieszkanicznik, tak? Po prostu to jest pewnego rodzaju transakcja, no, biznes, tak? Więc tutaj bez zbędnych emocji po prostu do tego podchodzić. Dokładnie, Więc. a my jako Radio Kontestacja bardzo popieramy właśnie to stowarzyszenie i zapraszamy na stronę mieszkanicznik.pl. Zgadza się? Zgadza się. Dzięki, Janku. Dziękuję Tobie, dziękuję Hugo, dziękuję całej kontestacji za wsparcie dla tej naszej oddolnej inicjatywy. Dokładnie. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Freedomi. Tak. Dzisiaj podróż dookoła świata o mało się, niestety, w sensie o mało się posunęła, tak? Tak. Dużo więcej powiedzieliśmy o różnych VIP-ach, tak? O Tak. różnych, z różnych stron, tak? Zarówno o samych VIP-ach, jak i ich otoczeniu. Tak, dzięki Mariuszowi i jego pytaniu. Także dzięki Wam bardzo za udział w audycji. Właśnie ze względu na te wyjazdy, które będą miały miejsce we wrześniu, to chyba następnym razem spotkamy się dopiero za parę tygodni.
Także no mam nadzieję, że wtedy będzie jeszcze bardziej żywa dyskusja, ożywiona i dzięki temu audycja po prostu będzie dużo ciekawsza. Także dzięki Wam i do następnego razu. Dobranoc. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej. Albert, wychodzimy!